Ważna dla nas chwila. Oficjalnie chciałem Państwu się pochwalić jako już kandydat zarejestrowany, czyli to, o czym do tej pory mówiliśmy, możliwy mój start w wyborach jest faktem. Otrzymałem z Komisji Wyborczej potwierdzenie tego, że jestem wpisany na listę kandydatów. Jestem pierwszym kandydatem na prezydenta Opola. Oczywiście było to też możliwe dzięki całej pracy zespołowej, bo to zbieraliśmy podpisy wszyscy. Także oprócz mnie 33 osoby są na listach wyborczych. Cały czas prezentujemy tą listę osób, które ze mną chciałyby wspólnie dalej dbać o to, żeby Opole rozwijało się. Chcę szczególnie położyć nacisk na tą wartość Opola jako stolicy regionu i wzmacnianie tego potencjału stolicy regionu, szczególnie w zakresie gospodarki, zagospodarowanie strefy we Wrzoskach i inne działania związane również z choćby parkiem naukowo-technologicznym czy branżowymi centrami umiejętności, które powstają, czyli takim rozwojem rynku pracy, ale też oczywiście chcemy zadbać o dostępność Opola. Mam tu na myśli infrastrukturalną, drogową, czyli też te rozwiązania z mostami przez Odrę, które mamy nadzieję w tej kadencji staną się faktem, i oczywiście również przebudową, rozbudową obwodnicy. I trzecia rzecz, po gospodarce, po tym dostępie do miasta, infrastrukturze, trzecia rzecz to oczywiście zadbanie o jakość życia, i tu są takie projekty związane choćby z tym takim spędzaniem czasu wolnego jak aquapark, ale również z ekologią, czyli kolejne parki kieszonkowe, inne rozwiązania związane z nasadzeniami drzew i rozwiązaniami dotyczącymi czystego powietrza, czy też te związane ze zdrowiem, z opieką, z rodziną, czy z edukacją, które się mieszczą w tak szeroko pojętej jakości życia w Opolu, która, przypominam, w zeszłym roku została oceniona też na trzecie miejsce w Polsce, więc na bardzo wysokie miejsce. Także to nasze zadania na najbliższą kadencję. Chciałbym poprosić Opolan o wsparcie, o zagłosowanie i na mnie osobiście jako kandydata na prezydenta i na całą drużynę Wiśniewskiego. Osoby tu ze mną obecne to są znane osoby ze swojej działalności i na forum Rady Miasta, ale też ze swojej aktywności społecznej i w dzielnicach, i w różnych stowarzyszeniach, i też z aktywności różnego innego typu. Wszystko na rzecz Opola. Jest temat Placu Mickiewicza, który żyje. To też taka inicjatywa Rady Dzielnicy. To też bardzo ważne takie życie obywatelskie. Dla mnie mówimy o Katowickiej, za chwilkę tutaj przy Szpitalnej też będziemy pokazywać projekty. W wielu innych miejscach będziemy starali się zadbać o to, żeby zieleni było więcej, chociaż takie duże nasadzenia w ilości setek drzew też chodzą mi po głowie, żeby takie duże parki, rozwiązania typu Park 800-lecia się pojawiły.